Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Kolejną dyscypliną w triatlonie życia jest szczęście. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym jest szczęście? Na pewno. Nieraz też pewnie zastanawiałeś się, czy Ty sam jesteś w życiu szczęśliwy. Badania dowodzą, że szczęścia nie da się jednoznacznie zdefiniować. Pomyśl chwilkę, czym dla Ciebie jest szczęście. Jak tam Twoje odpowiedzi? Czy pomyślałeś o jednym lub kilku z tych, które wymienię? Miłość, rodzina, zdrowie najbliższych, pieniądze, poczucie bezpieczeństwa, przyjaciele, uśmiech dziecka? Powiem Ci, nie jesteś oryginalny, bo większość ludzi wymienia te same składowe szczęścia. Ale czy na pewno to jest szczęście? Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o najdłuższym w historii psychologii, bo trwającym aż 75 lat badaniu Harvard Grant. Jego wyniki odpowiadają na pytanie, czego człowiek potrzebuje do szczęścia. Od 1938 roku naukowcy śledzili losy 724 mężczyzn rok po roku, pytając ich o pracę i rodzinę, nie wiedząc oczywiście, jak dalej potoczy się ich życie. Obecnie żyje ich już tylko około 60 i większość ma ponad 90 lat, ale dalej trwają badania około 2000 ich dzieci. Aby mieć jak najlepszy obraz ich życia, nie wysyłano im papierowych ankiet. Badacze rozmawiali z nimi w ich domach. Lekarze dostarczali wyniki badań, pobierali krew, skanowali mózgi, rozmawiali z dziećmi. Nagrywali nawet ich rozmowy z żonami dotyczące najważniejszych zmartwień w życiu. Wszystko po to, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest szczęście? Dobra wiadomość jest taka, że nie są to ani pieniądze, ani status społeczny. Co zatem liczy się najbardziej pod koniec naszego życia? Wiem, nie możecie się już doczekać, żebym Wam powiedziała, czym właściwie jest szczęście. Otóż uczestnicy tego badania Harvard Grant stwierdzili, że szczęście to dobre relacje z innymi ludźmi. Rozczarowany? To pomyśl, czy miłość to nie są przypadkiem relacje, a rodzina, dzieci, przyjaciele, czy to nie są relacje z innymi ludźmi? To właśnie te poprawne relacje pozwalają nam czerpać radość z życia. Głęboka i trwała więź z dziećmi, partnerami lub przyjaciółmi wzmacnia poczucie sensu naszego życia i obniża poziom odczuwalnego stresu. Z tych badań wynikają jeszcze trzy bardzo ważne dla nas lekcje na temat relacji z innymi ludźmi. Pierwsza mówi, że kontakt z innymi jest bardzo pożyteczny, a samotność zabija. Okazuje się, że ludzie, którzy są mocniej przywiązani do rodziny, znajomych lub jakiejkolwiek wspólnoty, są szczęśliwsi, zdrowsi i żyją dłużej. Druga lekcja. Nie liczy się tylko liczba Twoich znajomych czy wierność związku, ale przede wszystkim jakość tych bliskich relacji z innymi. Życiu w cieniu jakiegoś konfliktu bardzo źle wpływa na nasze zdrowie. Na przykład małżeństwa, w których często dochodzi do kłótni, mają bardzo zły wpływ na nasze życie. Są podobno gorsze niż rozwód. Trzecia lekcja. Udane związki nie chronią tylko naszych ciał, ale i nasze umysły. Okazało się bowiem, że poczucie bezpieczeństwa w związku działa protekcyjnie. Jeśli ludzie wiedzą, że mogą liczyć na swoją drugą połowę, mają lepszą pamięć, i mniej się starzeją. Natomiast ci, którzy mogą liczyć jedynie na siebie, dostarczają szybszego zaniku pamięci. A jak jest z dobrymi relacjami u Ciebie? Może masz właśnie ciche dni z partnerem? A może nie odzywasz się do brata, siostry, matki, ojca już od tylu lat? Pomyśl o swoim zdrowiu i zmień to, a na pewno będziesz dużo szczęśliwszy. Bo dobre życie oparte jest na dobrych relacjach. Ja za dzisiaj Ci dziękuję. Jeśli Ci się podobało, napisz komentarz. Przypominam, że działa również mój kanał na YouTubie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w kolejną środę.